Witajcie na kanale Kwasogranie. Ostatnio bardzo słabe spotkanie zespołu Bristol Rovers wygrane, aczkolwiek zawodnicy, którzy brali udział w meczu, nie przekonali mnie do końca. Zobaczmy jeszcze raz kalendarz, jak on wygląda. Liga, wyjazd, liga i potem gdzieś dopiero mecz z Juventusem. Będziemy, mam nadzieję, że najmocniejszym składem Praszeli na ławce rezerwowej. Morgan Allen wraca Allen na ławkę, a tutaj Mendes Zaharna, a Scarlett na ławkę rezerwowych Zacharysona. Na razie wypada poza skład. Jak będzie dalej, to się okaże. Na ten moment nie pokazał się trzy składu. Scarlett jest Fulgencio, Ebuio, nie udaje się ta sztuka. Brewster, Grabara, dobra piłka do Praszelika, Praszelik do Fulgencio. Jak Bidała nie być w centrum uwagi, jak za nią już lansana kontratak drużyny gospodarzy. Teraz dobrze Kennedy. O takich sytuacji nie powinna mieć takie straty miejsca. Kennedy zbyt łatwo udał się ograć. Jest to minuta, piłkarze Bristol Rovers nie zrobili sobie jakiejś dogodnej sytuacji, po której można było powiedzieć, że była stuprocentowa. Już troszkę gry za nami. Teraz Praszelik dostaje piłkę od Bidy. Bida, jeszcze jedno przełożenie. Praszelik, no i tym razem bramkarz United broni. Może gdyby od razu oddał strzał na bramkę, skończyłoby się to inaczej. Tom Mason, Rzepko. Zadkowa szansa na strzał. Kennedy traci futbolówkę. Jeszcze próbuje odzyskać, jeszcze powalczy, ale z mizernym skutkiem. Trzeba wracać w Valencia. Kennedy
Madsen. Już Kennedy wraca na swoją nominalną pozycję. Bylke. Dośrodkowanie. Kennedy. Udany powrót naszego zawodnika. Teraz Westbrook do Fulgencio. Fulgencio szybkimi susami przerzuca akcję na drugą stronę. Teraz dobra piłka do Valencia. Aczkolwiek no, piłkarze Shelvit na stanowisku Slater. Bramki Grabara. Westbrook zabiera się z piłką. Jest Praszenik. Dobra piłka do Walencji. Walencja. Mamy 1-0. 28 minuta. Prowadzimy w końcu. Udaje nam się. Zdobyć bramkę. Teraz co, by tylko ten wynik utrzymać. No, Walencja nie strzela dużo bramek. Wydaje mi się, że Walencja w tych niższych ligach radzi sobie lepiej. A tutaj jednak mocniejsze drużyny już gdzieś tam na szczęście już pierwsza połowa za nami, zostało kolejne 45 minut. Dobrze byłoby wygrać przynajmniej te kilka spotkań, żeby drużyna nabrała pewności siebie. Bida w ataku z Praszelikiem. Praszelik niestety powstrzymany tym razem robił sam. Fulgencja. Dobry powrót naszego prawego pomocnika. Piłka zagrana do Ebui. Czeka na swojego partnera. Zruk tym razem pomylił się w tym rozegraniu. Muszą piłkarze Bristolowe rozwracać. Grabar. 1-1. Westbrook wejdzie Mendes. I Scarlett wejdzie za Praszenika. Teoretycznie Praszenik jest aktywniejszy w tym spotkaniu, ale dajmy szansę Scarlett. To żeby Scarlett pokazał się na te ostatnie 30 minut. Mendes za daleko. Do Fulgencio.
Mendes ma sporo czasu na decyzję. Mendes poszedł na przebój, ale no niestety zatrzymany. Mamy bramkę Mendeza 78, ta bramka na 2 do 1. Ciekawy zawodnik przyszedł do naszego zespołu. Na pewno jest kreatywny. Może być fajnym uzupełnieniem Finlaya albo Alena. Mendes przejmuje kolejny raz piłkę. Mendes. Niedokładnie. Valencia. Bida. Rowala już ma piłkę w rękawicach, daleki wykop, doliczona tylko minuta, więc sporo czasu piłkarzy w United stracą na dojście do bramki. Teraz próba jeszcze zablokowania tej akcji. Rowala. Na tym kończy spotkanie Emirates FA Cup. Bristol Rovers przechodzi do kolejnej rundy. To jest dobra informacja dla kibiców. Lepszy z dwie strzałów, lepszy zespół. Lepszym zespołem był nasz przeciwnik, aczkolwiek no, szacunek dla naszych piłkarzy za to, że wywalczyli awans do kolejnej rundy. Ta atmosfera za Tomkinsona odrzuć. Kamara jest Mendes. Dobra, zaakceptuj. Zaakceptuj ofertę. Przejdźmy, skupmy się teraz jeszcze na obrońcach. Jest jeden obrońca, który mnie interesuje. Jeden obrońca Diallo mnie interesuje, ale jest drogi. Sęp smale. Dobra, zobaczmy na listę piłkarzy. Na listę piłkarzy do wypożyczenia i tam chyba był obrońca, który mnie zaciekawił w ostatnim odcinku. Tak jest, Maxim Pacozzi. Dodaj do listy rzeczy. Spróbujmy go sprowadzić do. Bo na liście. Czy jest jakiś obrońca środkowy, który na ten moment nie, ale tutaj
Zaproponujmy kupno. 2 900 000, jeżeli... Ciekawe, ciekawe, że zdecydowali się na sprzedaż za 3 miliony tego zawodnika. Tysięcy, myślę, że bez problemów do nas dołączy. No, miło z jego strony, że odpowiedział za te występy. Czeka nas teraz mecz w lidze właśnie z Tottenhamem. Piłkarz, który do nas przyszedł, obrońca Ascoli. Myślałem wrzucić go za Kennedy'ego. Dostanie szansę już w najbliższym meczu. Zobaczymy, jak będzie sobie radził z, jak będzie sobie radził z, w parze z Tomkinsonem. No, wiadomo, Tomkinson na razie jest liderem naszym obrony, ale widzicie, co wyczynia nasz zawodnik w polu karnym. To jest czasem woła o pomstę do nieba. Super. Zobaczmy, jak wygląda Reca w takim razie. Kadiusz Reca. Dobra. Pomocnicy. Dobra, raczej Reca do nas nie przyjdzie. Nie byłby to najlepszy, wydaje mi się, transfer, więc spróbujmy wybrać. Teraz pytanie, na kogo postawić? Czy na speech, czy Tela, czy Bali, czy Ofori. A chyba na speech próbujemy ściągnąć do naszego klubu.